Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy, proszę Państwa, w nowo otwartym sklepie Orto. Sklep Orto jest sklepem medycznym, a oto jego właścicielka, pani... Witam serdecznie, Ewelina Kurowska. Pani Ewelino, to nieduży sklep, ale... Powiem tak. Obficie zaopatrzony. Zawsze to mówią handlowcy. Dokładnie tak. Niestety w Mińsku miałam troszeczkę problem, żeby wybrać lokal. Niestety to są takie ograniczenia. Musiałam się zmieścić w tym malutkim lokalu. Natomiast staram się, aby było tutaj wszystko, jeżeli chodzi o zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne. Na szczęście nie ma problemu z dostawami, więc z dnia na dzień... Spokojnie. Już tak wybiegając w przyszłość, życzę pani hali na 100 metrów kwadratowych. Świetnie. To by się dopiero pani zmieściła. Proszę pani, proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na taki sklep w ogóle? Generalnie już od dawna współpracuję z pacjentem i widzę potrzeby po prostu na rynku, tak, jeżeli chodzi o zaopatrzenie tego pacjenta w produkty ortopedyczne i rehabilitacyjne. Dlatego stąd ten pomysł. Widzę braki tutaj w Mińsku, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Mamy kilka sklepów. Tak, dokładnie. Współpracowałam z tymi sklepami w poprzednich firmach, dlatego stwierdziłam, że po prostu potrzeba jest na Mińsku. Pani, że pani oferta będzie lepsza, szersza, kompleksowa. Dokładnie. Tak? Czy ta oferta jest na wszelkie schorzenia? Jeśli sklep medyczny, to ja rozumiem, że wszystko. Jak najbardziej. Myślę, ale na ból gardła pani nic nie ma. Nie. Na ból gardła obok jest apteka, więc... Zapraszam. No właśnie, tylko apteka. Prawie. Żeby ludzie nie myśleli, jak że tutaj jak przyjdą, to znajdą i tabletki na ból gardła, prawda? Nie. I rozwarniające jeszcze inne rzeczy. Tutaj trafiają pacjenci, którzy mają schorzenia ortopedyczne. Przeważnie ortopedyczne. Jak najbardziej. Są to różni pacjenci. Są to różni, nie wiem, pacjenci, którzy mają różne nowotwory, tak? Są związane, nie wiem, artykuły pomocnicze, jak wózki, materace przeciwodleżynowe. Ale też osoby, które, nie wiem, cierpią z powodu bólu, nie wiem, nóg i potrzeba im wkładek do butów. Czy na przykład produkty rehabilitacyjne, jak piłki, taśmy. Wkładki do butów zaznaczę, że są niedoceniane, a ja, proszę pani, ostatnio chodzę we wkładkach takich, chociaż mam stopę prawidłową, prawda, nie mam płaskostopia i muszę powiedzieć, że nogi mniej się męczą, czego ludzie nie zauważają tak na pierwszy rzut oka. Znaczy, ja tutaj wyposażyłam w ogóle sklep w podoskop, czyli urządzenie, które nam prawidłowo zbada, tutaj mamy podoskop, tak. Prawidłowo zbada to wysklepienie stopy i na podstawie takiego badania możemy wtedy dobrać odpowiednie wkładki. Czy stopa jest koślawa, czy szpotawa. Czyli jest trochę elektroniki. Troszkę jest. elektroniki. No i co jeszcze mamy? Bo ja zaraz przejdę do swojego kręgosłupa również, co mi pani poleci, ale teraz może przyjrzyjmy się tym artykułom takim, które pani najbardziej jakby poleca w tym sklepie. Znaczy ciężko powiedzieć, co polecam, bo są różni pacjenci, tak? Pacjenci. Widzę na przykład tutaj, że mamy... To są produkty przeciwzakrzepowe, żelakowe. Mm-hmm. To jest tak naprawdę dla wszystkich osób, które mają problemy z zwężeniem nóg. Wiodąca firma, tak? Rozumiem, że... Tak, to jest taka Vera. Dokładnie, najbardziej popularna firma na rynku, jeżeli chodzi o te wyroby. Dla pacjentów, którzy mają długą pracę stojącą, siedzącą, gdzie rzeczywiście powstaje ten obrzęk stóp, nóg, jak najbardziej te produkty są wskazane. Czy dla mężczyzn też, czy tylko dla kobiet? Jak najbardziej. Są też produkty dla mężczyzn. Są dla mężczyzn, bo dokładnie. Ja... Są produkty odciskowe. Aha, czyli mężczyzna może się też takie rajstopy? Jak najbardziej. To nie są rajstopy. To są już męskie skarpety, które wyglądają jak męskie. Rzeczywiście producenci też wychodzą naprzeciw tutaj oczekiwaniu mężczyzn i też próbują zrobić produkty. To bardzo mnie to cieszy, że wreszcie zauważono, że nogi mężczyzn też się męczą, prawda? I są mężczyźni handlowcami zresztą. Dokładnie. Nie wszyscy siedzą za biurkiem, wszyscy tam, ale do samochodu też chyba, prawda? Jak najbardziej. Jak ktoś długo jeździ. Każdy powinien w czymś takim tak naprawdę chodzić, bo wtedy nam pomaga to w przepływie krążenia. Tutaj widzę bardzo ładne kule do ćwiczenia. Piłka rehabilitacyjna, tak? Tutaj masująca. Mam jedną napompowaną, a można sobie przetestować, poćwiczyć na niej. Ale to są i takie ciążowe, tak? Można w czasie ciąży, czy nie? Nie jak najbardziej w czasie ciąży. Sama korzystałam, w ciąży bliźniaczej byłam, więc generalnie bardzo musiałam korzystać z takiego produktu. Natomiast fajne rozwiązanie to po prostu nie siedzieć na fotelu w pracy, tylko na takiej piłce. Tak samo w domu, przed telewizorem. Można.
zaleca się. A to jest wysokość odpowiednia? Dobieramy wysokość. Rozumiem, czyli każda możemy piłka... sobie do biurka dobrać wysokość, tak? Bardziej do wzrostu. Każda piłka ma swoje oznaczenia, dobieramy je do wzrostu, a wtedy jest odpowiednia średnia. No bo tak, bo biurko też jest do wzrostu jakby dopasowane troszeczkę, aczkolwiek dokładnie tak. Znamy biurka uniwersalne, wszystko jest jednakowa odległość. Dla wysokość. Każdego pacjenta, który tutaj przychodzi, tak? Ma na przykład taki zestaw ćwiczeń, tak? Czyli wystarczy do ćwiczenia na przykład na piłce, czy taśmą rehabilitacyjną, czy po prostu, jak pan wspomniał. Czyli nikt nie będzie musiał kombinować, każdy będzie mógł sobie taki zestaw wziąć. Że pan ma problem z kręgosłupem. No mam, niestety. Taka wyprawka tutaj z ćwiczeniami dla pacjenta jak najbardziej jest przewidziana, żeby po prostu wiedział, jak ma ćwiczyć. I to są na wszystkie odcinki kręgosłupa, czy na lędźwiowy szczególnie? To jest akurat na odcinek lędźwiowy i nie ma co ukrywać, że pewnie 90% społeczeństwa ma problemy niestety z odcinkiem lędźwiowym, więc takie ćwiczenia... Z konsekwencją rwy kulszowej. No bo to konsekwencją tych problemów jest potem rwa kulszowa, niedowład stopy i tak dalej. Różne mogą być konsekwencje, jak najbardziej. Bo chodzi o to, że po prostu najbardziej przeciążamy ten odcinek. Pozycja siedząca niestety najbardziej obciąża ten odcinek lędźwiowy. Tak wygląda, proszę państwa, sklep. Właśnie Orto Sklep. Jest... Państwo na pewno mają w kamerze taką wizualizację szerokokątną, prawda? Ale tu jest naprawdę, mimo małego pomieszczenia, wszystko się ładnie mieści. I jeszcze do tego zmieści się sporo klientów, prawda? Dokładnie tak. Jeżeli chodzi właśnie o towar, to nie ma problemu. Jeżeli zdarzyłoby się, że nie mamy czegoś na stanie, to z dnia na dzień są te dostawy. Aha, czyli możecie z dnia na dzień dowieźć. Oczywiście, że tak. Są i wózki, prawda? Tak, jak najbardziej. To są przykładowe rozwiązania. Natomiast mamy pełną ofertę, które są dostępne na zamówienia, ponieważ każdy wózek dobieramy do szerokości, do rozmiarów pacjenta, tam są elementy dodatkowe, więc po prostu siedzimy, robimy taki wywiad z pacjentem i wtedy adekwatnie do oczekiwań pacjenta dobieramy odpowiedni produkt. Przyjeżdża pacjent, dobieramy. Czy może nawet lepiej zamówić, prawda, i czekać 2-3 dni, poczekać, bo to przecież świat się nie zawali w tym czasie. Zdecydowanie. I państwo już dobiorą rzeczywisty taki wózeczek, jak produktów trzeba. Produktów jest ogromnie dużo. Macie kontakt z tymi wiodącymi firmami? Nie dałaby mi pewnie... W Polsce jest sporo producentów wózków, z tego co ja się orientowałem, bo ostatnio miałem zamiar kupić. Jeżeli chodzi o producentów wózków, znaczy powiem tak, są polscy, natomiast nie ma co ukrywać, że niestety te zachodnie są ciut lepsze, niestety. No ale i cena chyba też wyższa. Różnie. Niekoniecznie produkt lepszy jest droższy? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jest to naprawdę bardzo zróżnicowane, więc dlatego mówię, mamy całą gamę, całą ofertę, żebyśmy mogli usiąść i porozmawiać, przedyskutować, bo czasami warto gdzieś dopłacić tego produktu, ponieważ no, są to rozwiązania, które gdzieś tam długo korzystamy z nich. Ale oczywiście, jeżeli kogoś nie stać, to wtedy szukamy takiego rozwiązania, żeby było maksymalnie spełniające oczekiwania po prostu tego klienta. I na koniec pytanie z trudniejszą trochę odpowiedzią, ale ponieważ jest pani taką młodą biznesmenką, proszę się nie bać, jest taka zasada, teraz ja słyszałem, bo ja rzadko chodzę po zakupy, żona, i powiedziano mi, zresztą nie tylko jej koleżanki, że ludzie chodzą po sklepach, przebierają, wybierają sobie towar, fotografują, a potem zamawiają w internecie. Co pani na to? Tak, ma to określenie, nazywa się to ROPO, czyli Research Online Purchase Offline. Ma to swoje określenie. Niestety nie da się tego uniknąć, tak? Jest to naturalne. Pani pozwoliłaby klientowi tutaj, żeby on to sfotografował, prawda? I pani będzie wiedziała doskonale, że on potem pójdzie do sieci. Nie ma problemu. Na pewno nikt by się nie odważył kupić wózka przez internet, ponieważ, tak jak powiedziałam, jest to bardzo dużo dodatków. Pacjent lubi sobie to dotknąć, zobaczyć, porozmawiać o tym. Czyli krótko mówiąc, nawet jak taniej będzie, to niekoniecznie się opłaca, tak, przez internet, bo nie zobaczy tego i nie wie, czego tam brakuje, a pani jako specjalistka może mu pomóc. Jest podstawowy później problem z reklamacjami, gwarancjami, naprawami. Jest jedna zasadnicza różnica, jeżeli mówimy o realizacji wniosków NFZ. My od listopada będziemy mieli realizację wniosków NFZ, natomiast przez internet nie da się zrealizować wniosków NFZ, więc każdy, który ma zlecenie od lekarza na wniosek, na produkt refundowany, nie jest w stanie zrobić tego przez internet. Dobrze, że pani o tym mówi, bo w poprzedniej naszej rozmowie o tymśmy nie mówili, ale dzisiaj wiemy, że od już listopada, czyli bardzo, bardzo krótki czas. Chciałam wyprzedzać te informacje. Każdy, kto ma dofinansowanie NFZ-u, czy z powiatowego centrum
pomocy rodzinie, pomocy rodzinie również, bo to też są te refundacje. Znaczy każdy lekarz, czy rodzinny ortopeda, neurolog, reumatolog ma możliwość wypisywania produktów refundowanych. Tak naprawdę pewnie 90 produktów na tym sklepie jest refundowanych. Pacjenci nie zawsze o tym wiedzą, że na przykład przychodzą, kupują na przykład pieluchomajtki, tak? I niestety nie wiedzą, że taki produkt też jest refundowany. A są to przeważnie starsze osoby, które niestety liczą się z pieniążkami, jest to nich bardzo duży wydatek, a wtedy ich informuję, że spokojnie mogą wziąć refundację na taki produkt i zrealizować to po prostu tak. Przez NFZ. Niektórzy mężczyźni jeżdżą długo samochodami, ja czasami też. I czasami mam takie wrażenie również, że przydało mi się coś, co samochód jest dobry, ale jednak komfort by się lepszy przydał. Jak najbardziej. Co pani poleca? Do samochodu poduszka, poduszka odciążająca. Kładziemy ją z tyłu za siedzenie. Mhm. Czyli nie jakiś tam jasiek, tak nie, jak to nie. Ja teraz robię, czyli taka poduszka. Poduszka odciążająca, taką poduszkę możemy też zastosować w normalnym fotelu w pracy, tak? Jeżeli a no jest właśnie. Niewygodny fotel, to możemy coś takiego. Ewentualnie są inne też rozwiązania. One woleczki. Fotele są wygodne, wie pani, ale człowiek jest do nich jakby, prawda, mało. Mhm. One jednak te parametry foteli powinni zmienić, bo mimo, że są wygodne, ale niekoniecznie cały czas siedzimy w tej wygodnej pozycji. No, czyli nie. Mówimy o fotelach w pracy, zdecydowanie taki dysk, który powinniśmy posadzić sobie na fotelu, żeby poprzez balans, on jest wypełniony powietrzem. Aha, i on się tam ugina, tak. Teraz wzmacniam sobie mięśnie brzucha, odciąża mięśnie grzbietu, siedząc balansuję sobie i po prostu cały czas ten mój gorset tutaj mięśniowy pracuje. Mhm. Więc jak najbardziej można sobie spokojnie coś takiego na fotel po prostu. A czy na szyję coś pani ma do samochodu? Bo tak dość spania to na pewno jest, tak? Jeżeli jest pan kierowcą, to raczej nie. Nie, bo to jednak by przeszkadzało. Dokładnie. Natomiast jeżeli jedzie pan jako pasażer, tak. Są rogale odciążające tutaj odcinek. Chodzi o to, że po prostu podczas podróży ten odcinek... Czyli nie kierowcy, a pasażerowie. Dokładnie. Żeby odciążyć tutaj spokojnie, żeby głowa opadła, nie w takiej krzywej pozycji. Pokażmy jeszcze ten... tak, właśnie. Dokładnie. To możemy po prostu odciążyć sobie odcinek szyjny poprzez taką poduszeczkę. Tak. Niektórzy zakładają też kołnierze, na przykład jak jadą długo w długą podróż, na przykład pociągiem, to zakładają sobie po prostu kołnierze odciążające, żeby ta szyja swobodnie sobie tutaj opierała się o ten kołnierz i odczuwają naprawdę znaczną ulgę po takiej podróży dłuższej na przykład. Czyli podczas odpoczynku zakładają sobie, tak? Na przykład jadą pociągiem. Aha, pociągiem i odciążyć też. Tak, szyję sobie zakładają na przykład kołnierz. Oczywiście, i bardzo oczywiście. To pomaga. Trochę sztucznie to wygląda, ale cóż. Tak, troszkę dziwnie, dlatego żeby dziwnie nie wyglądać, wybierają jednak te poduszki odciążające tak, i sobie tak. Kładą ten rogal. No i oczywiście położenie sklepu jest chyba dobre, prawda? Koło targowiska, blisko, ludzi sporo, tak? Znaczy też była taka luka, tutaj pacjenci mieli bardzo daleko do pozostałych sklepów. Rzeczywiście, którzy tutaj przychodzą, cieszą się, że jest sklep tutaj, bo jest im bardzo blisko, przystanek tak. Więc jest to bardzo duża wygoda. No a poza tym targowisko, więc trzy główne dni targowe, środa, piątek, sobota. Jest tu naprawdę dużym atutem. Czuję się pani profesjonalistką, tak? W obsłudze? Jak najbardziej. Nie boję się różnych tematów, tak? Nawet jeżeli by się zdarzyło, że nie znam, to ze spokojem zgłębię tak, ten temat, natomiast jak najbardziej czuję się pewna w tym, co robię. No to ja życzę tylko powodzenia i żeby ten sklep, tak jak mówiłem na początku, miał niedługo 100 metrów kwadratowych, super. Może akurat nawet ta cała kamienica. Może nie aż tak, ale mam nadzieję, że to miejsce naprawdę okaże się jakiś szczęście. Niekoniecznie wielkopowierzchniowe sklepy są miłe na naszym sercom. O, tak. Też pacjent tutaj czuje się tak realnie. Tak, oczywiście. To też jest urok takich sklepów. Dokładnie, więc myślę, że to jest też taki duży plus po prostu tego miejsca. Bardzo, bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle. Lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.